Wydane w ubiegłym tygodniu pozwolenie na budowę lotniska w Suwałkach już zaowocowało kolejnym działaniem suwalskiego samorządu. Ogłoszono przetarg na budowę tego obiektu. Szacowany koszt to 15 milionów złotych. 10 już można powiedzieć, że jest. Pas startowy będzie betonowy, jego długość ma wynieść 1320 metrów. Oprócz pasa ma także powstać przy ulicy Raczkowskiej niezbędna infrastruktura. To pas kołowania, to płyta postojowa, ale też i niezbędna infrastruktura dookoła lotniska, czyli po pierwsze ogrodzenie całego tego terenu, po drugie niezbędne oświetlenie całego pasa startowego i oczywiście odprowadzenie wód opadowych. To są takie trzy rzeczy, które muszą być, by zarówno start, jak i lądowanie samolotu przebiegało w warunkach bezpiecznych. Władze Suwałk jeszcze w ubiegłym roku podpisały porozumienie z Maciejem Formanowiczem, prezesem fabryk mebli Forte. Szef tej meblarskiej potęgi zadeklarował aż 10 milionów złotych na tę inwestycję. Brakuje jednak jeszcze co najmniej 5 milionów. Prezydent miasta nie ukrywa, że liczy tutaj na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, przypominając, że taką deklarację złożył w imieniu samorządu wojewódzkiego jeden z marszałków. Na pas startowy w Białymstoku samorząd wojewódzki przekazał aż 16 milionów złotych, przypomina prezydent Renkiewicz i wcale nie ukrywa, że liczy na wsparcie, które wynika z listu intencyjnego z ubiegłego roku. Wsparcie wojewódzkie może okazać się o tyle istotne, że jak pokazuje doświadczenie, ceny usług budowlanych od ubiegłego roku poszybowały w górę, więc z kasą może być krucho mimo mecenatu Forte. Są również zabezpieczone środki na ten rok w wysokości 1 miliona złotych, jeżeli chodzi o budżet naszego miasta.